Niewielu ludzi budziło w Polsce w końcu XX wieku tak wielkie emocje jak Jerzy Urban. A zatem, kim właściwie był Jerzy Urban? Zapraszam. Producentem tego odcinka jest platforma filmów dokumentalnych Wodylla, adresowana do widzów zainteresowanych historią najnowszą. Z jej bogatej oferty polecam trzyczęściowy dokument o francuskich służbach specjalnych. Opowiada o ich tajnych operacjach od czasów generała de Gaulle'a aż po współczesność. Ponad godzinę trwało dzisiejsze spotkanie rzecznika rządu z dziennikarzami. Sensacyjne pytanie zadał dziennikarz kubański Carlos Batista. Panie ministrze, dowiedziałem się, że Kongres amerykański uchwalił, a prezydent Reagan zaakceptował udzielenie subwencji dla ogniw Solidarności w Polsce. W grę wchodzi $1 milion. Jak to wpłynie na stosunki polsko-amerykańskie? Nie spodziewa się pan chyba, że powiem, że takie gesty służą poprawie wzajemnych stosunków. Przy tym miarodajne czynniki amerykańskie powiadają, że tej poprawy pragną. Tyle jednak było już z tamtej strony aktów nieprzyjaznych wobec państwa polskiego, że ten $1 milion ginie w tłoku. Poza tym w tej decyzji władz Stanów Zjednoczonych dopatruje się również aspektów w pewnym sensie korzystnych dla interesów państwa polskiego. Po pierwsze suma. $1 milion kosztuje dziś w Ameryce jedna dobra willa albo żaglówka morska. Niską więc cenę rząd i parlament Ameryki wyznacza swoim polskim sojusznikom z nielegalnych struktur Solidarności. Chociaż oni poprzez czarny rynek także z $1 miliona wyspekulować mogą duże fortuny. Po drugie, struktury te są od dawna finansowane przez Amerykę, ale fakt ten ciągle usiłowano kamuflować. Teraz te listki figowe zostały zerwane. Rząd polski woli szczerość ze strony amerykańskich władz od dotychczasowej maskarady. Nie uważam więc, że w naszych stosunkach coś się zasadniczo pogorszyło. Natomiast władze Stanów Zjednoczonych wymierzyły policzek tym wszystkim Polakom, którzy w 1980 i w 1981 roku z dobrą wiarą należeli do Solidarności, a niekiedy po dziś dzień zachowali sentyment do tej nazwy. Oto bowiem jaki jest koniec ich iluzji. Obce mocarstwo, które wyrządziło Polsce tak wiele szkód, de facto uznało przywódców dawnej Solidarności za swoją polityczną agenturę. Nielegalna Solidarność i jej ludzie stali się oficjalnie cudzym, płatnym organem, czymś więc obcym polskiemu życiu, polskiej godności i polskim interesom. Fragment konferencji prasowej rzecznika rządu Jerzego Urbana, który widzieliśmy przed chwilą, był jednym z wielu, które Polacy oglądali w latach 80. w większości z ogromnym niesmakiem, ale i zainteresowaniem, dlatego że Urban z jednej strony drażnił ogromną część społeczeństwa, zwłaszcza tą, której nie podobały się rządy komunistyczne, ale zarazem intrygował, bo mówił rzeczy ciekawe i mówił językiem, który radykalnie odbiegał od języka, jakiego używała właściwie cała reszta elity władzy PRL. No i właśnie język był tym, czego Urban był zawsze mistrzem, choć w moim przekonaniu nigdy ten jego język nie służył dobrej sprawie. Ale zacznijmy po kolei. Urban urodził się jako Jerzy Urbach w żydowskiej rodzinie łódzkiego dziennikarza. Po wojnie bardzo szybko, jako bardzo młody człowiek, związał się z ruchem komunistycznym, został działaczem Związku Młodzieży Polskiej, a więc tej organizacji komunistycznej w czasach stalinowskich, jedynej organizacji młodzieżowej, której właściwie pozwolono funkcjonować. Dość szybko Urban odkrył w sobie talent, który najprawdopodobniej odziedziczył po swoim ojcu, który był też przed wojną bardzo znanym dziennikarzem z dużymi sukcesami. I zaczął pisać. I bardzo szybko objawiło się jego główny talent, że ma znakomite pióro. Związał się w pierwszej połowie lat 50. z tygodnikiem Po prostu, który stał się jednym z najważniejszych, można powiedzieć, a może nawet głównym organem prasowym zwolenników zmian w systemie stalinowskim, zwolenników destalinizacji. I tu Urban bardzo szybko objawił się w roli zwolennika dużych zmian w systemie komunistycznym. Można powiedzieć, pierwszym takim zaistnieniem Urbana w życiu publicznym stał się jego słynny artykuł, który został opublikowany na początku 1956 roku na łamach tygodnika Po prostu pod znamiennym tytułem Wyznania nawróconego cynika. No więc Urban tak naprawdę pozostał cynikiem przez całą resztę swojego życia i wydaje mi się, że cynizm jest kluczem do zrozumienia postawy życiowej Urbana, o której będę tu dalej opowiadał. A w tym artykule, od którego, co znamienne, zdystansowała się sama redakcja, mówiąc, że nie podziela wszystkich poglądów autora i tak będzie w przyszłości, także z kolejnymi redakcjami, które będą miały z Urbanem kłopoty i będą się w różny sposób dystansować od tego, co on pisał. Urban dokonał tam dość radykalnej krytyki fasadowości ZMP, nieautentyczności i żądał oczywiście odrodzenia ruchu młodzieżowego w jego autentycznej, oddolnej postaci. To oczywiście się nie mogło udać, ale też i Urban dość szybko stwierdził, że kariera działacza, reformatora ustroju to absolutnie nie dla niego i po 1956 roku, kiedy cenzura nieco złagodniała, rzucił się w wir uprawiania dziennikarstwa i można powiedzieć, że był tutaj w pewnym zakresie pionierem, bowiem jednym z pierwszych pomysłów Urbana było coś, co zostało później nazwane dziennikarstwem wcieleniowym. Mianowicie polegało to na tym, że dziennikarz podawał się za kogoś innego niż był nim, po to, żeby zebrać materiały, wejść do pewnego środowiska i zebrać materiały, no właśnie pokazujące funkcjonowanie określonych zachowań społecznych od środka. Tutaj właściwym, takim najsłynniejszym polskim wcieleniowcem był Janusz Rolicki, a Urban właściwie wykonał w tym zakresie tylko jedną operację, ale za to taką, która odbyła się szerokim rozgłosem. Rzecz działa się na początku 1957 roku w Krakowie, gdzie Urban wynajął pokój w hotelu francuskim, wówczas najbardziej ekskluzywnym hotelu w Krakowie i wcześniej ogłosił przez prasę, że reprezentuje zagraniczne biuro matrymonialne, które będzie szukało dla Polaków mieszkających za granicą, w domyśle na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, kandydatek na małżonki. I przez dość krótki, ale spektakularny czas Urban przyjmował w hotelu francuskim kandydatki na właśnie małżonki owych polonusów. Oczywiście niczego takiego naprawdę nie było. Cała ta koncepcja biura matrymonialnego była zmyślona przez Urbana, a efektem był artykuł Urbana, który ukazał się w jednym z ostatnich numerów tygodnika Po prostu. Artykuł, który oczywiście wywołał skandal. Dlaczego? No bo Urban swoim bezlitosnym piórem wyśmiewał te w większości naiwne młode kobiety marzące o lepszym życiu gdzieś na Zachodzie i tak naprawdę, co znamienne, najbardziej pozytywną postacią z całej galerii postaci kobiecych w tym artykule Urbana była pewna krakowska prostytutka, która jako jedyna zaoferowała Urbanowi, no, że ona mu zapłaci, żeby jej znalazł jakiegoś ekstra lepszego męża. Urban odrzucił tę propozycję, ale uznał ją za jedyną inteligentną tak naprawdę z tej galerii pań, które przewinęły się przez ten jego pokój w hotelu francuskim. Oczywiście ten artykuł wywołał skandal, zaczęła się dyskusja na temat dopuszczalności tego rodzaju praktyk, ale Urban od tego momentu będzie już tak naprawdę permanentnie całe swoje życie budował na kolejnych mniejszych czy większych skandalach. Ponieważ tygodnik Po prostu został przez Gomułkę zlikwidowany w 1957 roku, co zresztą doprowadziło do zamieszek w Warszawie jesienią 1957 roku, a po artykule Urban znalazł się na czarnej liście. Przez pewien czas miał duże problemy z znalezieniem sobie nowej pracy, ale po jakimś czasie przygarnął go Mieczysław Rakowski do tygodnika Polityka, który w planach władz miał zająć miejsce tygodnika Po prostu, stać się takim głównym pismem polskiej inteligencji. Taki był plan partii i Urban zabrał się za jego realizację, ale dość szybko Rakowski zaczął mieć z Urbanem problemy. Mianowicie Urban postanowił skierować swoje niezwykle ostre pióro w kierunku znanego w Krakowie, znowu ten Kraków, to zabawne, choć Urban nie miał specjalnie związków z Krakowem, to jego kłopoty znów były związane z tym miastem, mianowicie w Krakowie działał dr Włodzimierz Marcinkowski, który był takim bardzo radykalnym działaczem antyalkoholowym, był radnym miejskim. No i Urban zebrał materiały na temat jego totalności, Marcinkowskiego, jak go zechciał nazwać, i obśmiał go oczywiście jako szkodliwego maniaka, prawda, piętnującego wszelkie formy spożywania alkoholu, który Urban, czego nie ukrywał, bardzo lubił. W związku z tym, że ten artykuł się ukazał, przeczytał go pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Władysław Gomułka, który znany był z gwałtowności charakteru i uznał, że to jest absolutny skandal, że jak to partia walczy z alkoholizmem, a tu w organie partii dla inteligencji ukazuje się artykuł obśmiewający działacza antyalkoholowego. Sprawa miała też głębszy kontekst. Nieco wcześniej Gomułka rozgonił kościelną krucjatę wstrzemięźliwości stworzoną przez księdza Franciszka Blachnickiego, a więc stworzoną przez Kościół organizację, która nawoływała do odrzucenia alkoholu i starała się pomóc na różne sposoby alkoholizmowi. Liczył, że to partia i państwo właśnie zbuduje ruch antyalkoholowy, no bo alkoholizm był wtedy, nie ma co ukrywać, potężnym problemem społecznym. I oto właśnie pojawia się taki artykuł, no właśnie piętnujący czy ośmieszający działacza antyalkoholowego doktora Marcinkowskiego. Rezultat był łatwy do przewidzenia. Gomułka nakazał Rakowskiemu kategorycznie usunąć Urbana i Urban otrzymał na wiele lat zakaz publikowania, co w praktyce oznaczałoby koniec jego funkcjonowania w zawodzie dziennikarskim, no gdyby nie oczywiście Rakowski i inni przyjaciele, którzy tak naprawdę dalej utrzymywali Urbana przez szereg kolejnych lat, tyle tylko, że Urban pisywał już pod pseudonimami. A że pisywał dużo i przychodziło mu to z ogromną łatwością, a teksty były znakomite od strony językowej, no to Urban lepiej czy gorzej utrzymywał siebie i swoje kolejne związki, bo w tym czasie rozstał się z pierwszą żoną, nawiązał związek małżeński z drugą kobietą, prowadził dość intensywne życie towarzyskie i tak mu upłynęły właściwie lata 60. i 70., przy czym po pewnym czasie ten zakaz, po kilku latach publikacji, został cofnięty i Urban znów mógł zobaczyć na łamach Polityki i innych pism, jak Szpilki, swoje nazwisko. Ale cały czas też bardzo dużo publikował pod pseudonimem, zwłaszcza różne teksty, które, co tu kryć, no były efektem zmyśleń, choć miały udawać teksty prawdziwe. Tu klasycznym przykładem działań Urbana była rubryka z jednym z czasopism, tak zwana rubryka kryminalna, gdzie Urban opisywał różne historie sądowe, no ale ponieważ dość szybko się zorientował, że to wymaga żmudnego chodzenia do sądu, wysłuchiwania przebiegu rozpraw, rozmawiania ze świadkami, uznał, że lepiej będzie zmyślać te historie i ukazywał się cały szereg artykułów o różnych sprawach kryminalnych, które były tak naprawdę wymyślone przez Urbana. Czasem to prowadziło do zabawnych to konsekwencji. Jedna z historyjek, które Urban wymyślił, dotyczyła pewnego oficera Ludowego Wojska Polskiego. Zainteresowało to generała Jaruzelskiego, wówczas szefa sztabu generalnego, który zaczął dochodzenie, żeby dociec, o jaki to anonimowym oficerze był ten artykuł. Oczywiście okazało się, że taki oficer nigdy nie istniał. Ta skłonność Urbana do konfabulacji stała się istotnym elementem jego strategii życiowej i ostatecznie miała mu przynieść paradoksalnie duży sukces. Prawdziwe wejście Urbana do świata polityki zaczęło się na początku lat 80. Urban już wcześniej zdradzał zainteresowanie polityką i był taki moment, kiedy właściwie w tym warszawskim świecie, z racji tych swoich represji, także innych skandali, o których tu nie mam czasu już opowiadać, był postrzegany jako osoba, która potencjalnie mogłaby się związać z opozycją, ale oczywiście nigdy to nie nastąpiło. Urban zawsze uważał całą opozycję PRL-owską za gromadę najlepszych naiwniaków, frajerów, ludzi, którzy po prostu są kompletnie nieodpowiedzialni, porywając się z motyką na słońce. Natomiast postrzegał swoje szanse w karierze człowieka, który mu przez długie lata bardzo pomagał i był jego parasolem ochronnym, a więc redaktorze naczelnym tygodnika Polityka Mieczysławie Rakowskim. I nie jest przypadkiem, kiedy się czyta dzienniki Rakowskiego, że w wielu miejscach widać już w latach 70., jak Urban stara się Rakowskiego nakłonić do jakiejś większej aktywności politycznej. Tu przychodzi mi na myśl choćby taki znakomity fragment z sierpnia 80. roku, oto trwają strajki, ekipa Gierka chwieje się w posadach, a Mieczysław Rakowski przebywa w swoim domku lotniskowym na Mazurach, oddając się urokom polskiego lata. I nagle dostaje list od Urbana, który mu właśnie robi wyrzuty: Mietku, jak to jest, że tu się trzęsie ekipa Gierka w posadach, a ty sobie gdzieś tam siedzisz na wsi, to w ogóle jest bez sensu, trzeba wracać i rzucać się do walki o spadek po Gierku. No i rzeczywiście Rakowski dość szybko, choć nie za sprawą Urbana, trafia do rządu, zostaje wicepremierem w rządzie generała Jaruzelskiego w 1981 roku, a wkrótce potem rekomenduje Jaruzelskiemu Jerzego Urbana na rzecznika rządu. I tu się zaczyna latem 1981 roku wielka przygoda Urbana z polityką, bezpośrednią już udziałem w polityce, i Urban odkrywa nowego, można powiedzieć, patrona, który umożliwi mu przez całe lata 80. właściwie całkowitą bezkarność i ogromną swobodę działania. Oczywiście tym kimś jest generał Wojciech Jaruzelski. Posłuchajmy, jak po latach Jerzy Urban, niedługo przed swoją śmiercią, mówił na temat generała Jaruzelskiego, ale także szerzej jego otoczenia, czyli generalicji, w rozmowie z nie byle z kim, bo z córką Wojciecha Jaruzelskiego, Moniką Jaruzelską. Ja byłem twarzą Jaruzelskiego, a raczej ustami Jaruzelskiego. Powiedziałbym skrzywionymi ustami Jaruzelskiego, bo Jaruzelski był tym dobrym, a ty złym policjantem. Tym złym policjantem. Ale dlaczego na to się zgodziłeś? Sprawiało ci to jakoś? No bo taki jestem. A masz. Jestem po prostu złym policjantem z natury rzeczy, tak jak ten skorpion, co na grzbiecie żaby. Tak. Ale istotne jest to, że ja nie miałem żadnych skłonności do generałów, do twoich wujków rozlicznych. Przeciwnie, ja nie znosiłem generałów. Ja wielbiłem i wielbię Jaruzelskiego. A to był fałszywy generał. Rozwiń? No po prostu był to człowiek niezwykle wnikliwy, niezwykle inteligentny, z wielkim poczuciem humoru. To prawda. Mało kto go zna z tej strony. Lubiący żarty. Jego wnikliwość była taka, że o czymkolwiek ktokolwiek przy nim mówił, to on od razu wychwytywał jakąś istotę rzeczy, nie tylko w tym, co mówił, ale w tym, co tkwi pod tym, co mówił. No był to człowiek wybitny, imponujący i uroczy. Ale mówiłem o generałach, z którymi codziennie jadałem obiad w jednej salce, czy w jednym pokoju, bo taka nieduże to było pomieszczenie. Tam w Urzędzie Rady Ministrów, tak? Tak, tak. Tych, co tam służyli właśnie przy Jaruzelskim. I to była dla mnie jakaś w ogóle odstręczająca gromada ludzi, choć bardzo zróżnicowanych, bo tam byli też inteligentni, ale na przykład ja miałem poczucie, że jem z żołnierzami w koszarach, bo oni tylko o dupie. Niczego innego nie mieli w prywatnych łbach. Tak jakby właśnie byli skoszarowanymi żołnierzami, którzy wychodzą na przepustkę i nie wiedzą, jak się do czegoś zabrać. Oni poza tym ich skłonność do sprośnych dowcipów, do jakichś... No najbardziej mnie to raziło, bo sądziłem, że są oni tak samo jak ja ludźmi, którzy mają dostęp do kobiet czy mężczyzn, z którymi można zdradzać żony. Ta wypowiedź Urbana znakomicie pokazuje dwoistość stosunku Urbana do aparatu władzy w PRL. Z jednej strony wielbił zupełnie bezkrytycznie generała Wojciecha Jaruzelskiego, choć i tu miało pewną granicę, o czym zaraz opowiem. Z drugiej strony uważał większość otoczenia generała Jaruzelskiego za bandę idiotów, z których w ogóle nie należało traktować poważnie. I tak naprawdę cała... W związku z tym nie trudno się domyśleć, że bardzo szybko Urban miał całą armię wrogów w aparacie władzy PRL, którzy nie znosili jego ostentacyjnych zachowań na konferencjach prasowych, niekonwencjonalnego języka, jakim się posługiwał. Natomiast cały czas Urbana przy wszystkich próbach usunięcia go ze stanowiska rzecznika rządu bronił go generał Wojciech Jaruzelski. Ale powiedziałem, że to uwielbienie Urbana dla Jaruzelskiego też miało swoje granice, a mianowicie rzecz dotyczyła jednej kwestii. Z jednych ze wspomnień Urban opowiadał o tym, jak kiedyś w okolicach między 2 a 3 w nocy zaczął zasypiać na naradzie, w której dyskutowano na temat którejś tam entej wersji przemówienia generała Wojciecha Jaruzelskiego, ponieważ Jaruzelski był absolutnie obsesjonatem języka polskiego i zresztą dlatego tak cenił Urbana, ponieważ Urban był dla niego niedoścignionym wzorem polszczyzny, ale zarazem Urban nie chciał pisać Jaruzelskiemu przemówień, od tego był ghostwriterem Jaruzelskiego, był major Wiesław Górnicki, skądinąd też wybitny dziennikarz. Ale Urban był do pewnego momentu dopraszany na narady właśnie, gdzie generał Jaruzelski ze sztabem najbliższym współpracowników doszlifowywał teksty Górnickiego, co zresztą Górnickiego też bardzo martwiło. Autorzy zazwyczaj nie lubią, jak ich teksty są poddawane głębokim korektom, a generał Jaruzelski właśnie uwielbiał szlifować, doszlifowywać. No i właśnie w czasie jednego z takich zebrań Urban, już zasypiając, oświadczył, że jest mu obojętne, czy to będzie napisane tak czy śmak, bo to nie ma żadnego znaczenia. No i wtedy generał Jaruzelski się jednak bardzo zdenerwował. Nie zachwiało to jego wiarą w Urbana, ale od tego czasu Urban został zwolniony z udziału w tych naradach, gdzie często rozpatrywano nawet i entą, czyli tam 17, czy nawet 20 którąś wersję przemówienia generała Jaruzelskiego, która miała być wygłoszona na jakimś najbliższym plenum KCPZPR, czy na jakichś uroczystościach państwowych. Urban na konferencjach prasowych rzeczywiście wyróżniał się dynamizmem, ofensywnością i, powiedziałbym, agresywnością. Jedna z jego najsłynniejszych wypowiedzi na konferencji prasowej padła na samym początku stanu wojennego, czyli na początku roku 1982. Mianowicie Urban poproszono o skomentowanie sankcji amerykańskich i sankcji Zachodu wobec Polski stwierdził, że no, te sankcje uderzą przede wszystkim w polskie społeczeństwo, które będzie miało jeszcze większe problemy na rynku żywnościowym, bo rząd się sam wyżywi. I to sformułowanie, że rząd się sam wyżywi, zostało oczywiście, spotkało się z ogromnym oburzeniem w Polsce, że oto rząd potrafi zadbać o siebie, ale już nie musi się martwić losem obywateli. Urban się oczywiście później z tego niefortunnego zwrotu wielokrotnie tłumaczył, ale nic nie było mu w stanie pomóc, ponieważ równocześnie na kolejnych konferencjach prasowych nieustannie, coraz bardziej agresywnie atakował opozycję i wszystkich, którzy udzielali jej wsparcia, wchodził w pojedynki słowne z zachodnimi korespondentami, którzy próbowali mu zadawać trudne pytania, podchwytliwe. Urban tutaj bardzo często ulegał informacjom, które dostawał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W związku z tym siłą rzeczy stał się od pewnego momentu zakładnikiem bezpieki jeśli chodzi o dostarczanie mu informacji. Trzeba powiedzieć jasno, w Służbie Bezpieczeństwa często, czy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych kierowanym przez generała Kiszczaka, wykorzystywano po prostu Urbana jako tubę, dostarczając mu informacji, które nie do końca były wiarygodne i Urban się wielokrotnie na tym sparzył, ale oczywiście nigdy zdając sobie sprawę, że tego generał Jaruzelski mu nie wybaczył, nie ośmielił się jako rzecznik rządu kiedykolwiek skrytykować choćby jednym zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pośród ogromnej liczby wypowiedzi Urbana, które budziły w latach 80. oburzenie, niewątpliwie największy rozgłos zyskało mu to, czego nie powiedział na konferencji prasowej i to, czego nie podpisał swoim nazwiskiem, za to podpisał swoim pseudonimem, którego używał w latach 80., bo Urban, co warto podkreślić, niezależnie od swojej działalności jako rzecznika rządu, cały czas funkcjonował dalej jako dziennikarz, publicysta, publikując w różnych tygodnikach w latach 80. pod pseudonimem. Najczęściej używał pseudonimu Jan Rem. I właśnie pod tym pseudonimem ukazało się kilka artykułów Urbana dotyczących księdza Jerzego Popiełuszki, a więc tego duchownego, który najmocniej zaangażował się w wsparcie dla nielegalnej Solidarności. Między innymi ogromnym rozgłosem cieszyły się, echem odbijały msze za ojczyznę, które ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawiał najpierw w swoim kościele na warszawskim Żoliborzu, a później w różnych parafiach na terenie całej Polski, gdzie był zapraszany do kościołów przez zaprzyjaźnionych księży. I ta krytyka Urbana wobec księdza Jerzego Popiełuszki była niezwykle ostra. Posłuchajmy fragmentu jednego z najostrzejszych artykułów Urbana na temat księdza Jerzego. W kościele księdza Popiełuszki urządzane są seanse nienawiści. Wyznawcy sfanatyzowanego księdza Popiełuszki nie potrzebują argumentów, dociekań, dyskusji. Nie chcą poznawać, spierać się, zastanawiać i dochodzić do jakichś przekonań. Chodzi tylko o zbiorowe wylanie emocji. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest więc organizatorem sesji politycznej wścieklizny. Upiory, które żoliborski magik polityczny wypuszcza z potornatu, same pozdychają. Cóż z tego, że ksiądz Popiełuszko mierzi, skoro w dzisiejszej, wykształconej Polsce polityczni magicy są wciąż skuteczni. Podobnie, cóż z tego, że nie istnieje nic takiego jak ludzka dusza, skoro walka o rządy dusz trwa realnie. Gdyby Telewizja Polska mogła mieć na swoje usługi jakiegoś Rasputina, byłaby to niestety oferta do rozważenia. Bardzo to smutne, ale prawdziwe. Póki ma swoją klientelę ksiądz Popiełuszko i wzięciem cieszą się jego czarne msze, a do których mięśnik służy i ogonem dzwoni. Ten artykuł ukazał się dosłownie kilka tygodni przed porwaniem i zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i został dość powszechnie odebrany jako w istocie rzeczy rodzaj wyroku, który władze PRL wydały na księdza Jerzego. Czy tak było? O tym opowiem w jednym z kolejnych programów z cyklu Dudego Historii. Tu interesuje nas tylko Jerzy Urban, a zatem powiedzmy jasno, że Urban tak naprawdę nigdy nie przeprosił za ten artykuł, bo Urban z zasady, jeśli nie musiał, zmuszony wyrokiem sądowym, nie przepraszał nikogo za nic, przynajmniej publicznie. Taką miał metodę działania. Urban w drugiej połowie lat 80. zaczął sobie zdawać sprawę, że ekipa Jaruzelskiego jest w coraz większych tarapatach. W związku z tym zaczął się zastanawiać, czy są jakieś szanse na reformę wewnętrzną ustroju w celu przedłużenia rządów generała Jaruzelskiego, bo niewątpliwie zdało sobie sprawę, że jego kariera życiowa jest ściśle związana z losami pierwszego sekretarza KCPZPR. I tak się oto złożyło, że po roku 85, po dojściu Gorbaczowa do władzy, Urban dość szybko zauważył się, że ze wschodu płynie pewien nowy wiatr, że to jest coś, co zwiastuje znacznie głębsze zmiany niż wyobrażali sobie liczni ludzie z aparatu władzy PRL i pewnego dnia za sprawą przypadku odwiedził jednego ze swoich znajomych, a mianowicie generała Pożogę, wiceministra spraw wewnętrznych. Problem polegał, celem spotkania było obejrzenie pewnej kasety magnetowidowej z jakimś bardzo poufnym materiałem. W tym spotkaniu uczestniczył też ówczesny sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek. No i panowie obejrzeli sobie film, a następnie odbyli dość taką głęboką, przy alkoholu oczywiście, rozmowę, no, w której dali wyraz swojemu pewnemu czarnowictwu co do perspektyw ekipy Jaruzelskiego. Po czym po zakończeniu spotkania Ciosek, który z tych ludzi był najbardziej czujny, uznał, że istnieje ryzyko, że jednak generał Pożoga może złożyć raport na temat przebiegu tej rozmowy, a może w ogóle ją nagrał, więc zadzwonił do Urbana, powiedział mu: Jurek, słuchaj, wiesz co, weź napisz notatkę z tego naszego spotkania i wyślij ją dla Jaruzelskiego, w razie czego będziemy mieli ową słynną dupokrytkę, że nic tu nie spiskujemy. No, Urban, który się przestraszył, napisał taką notatkę i posłał ją do Jaruzelskiego. I przy okazji najbliższego kontaktu, a panowie mieli bardzo częste kontakty, bo Urban miał, że tak powiem, gorącą linię do Jaruzelskiego i chociaż nie był w ogóle członkiem PZPR, co warto podkreślić, mógł w każdej chwili, właściwie o każdej porze się z Jaruzelskim skontaktować. Jaruzelski powiedział Urbanowi: piszcie dalej, w rozumieniu, że ten zespół trzech, którzy się spotkał u generała Pożogi, to właściwie może być taki zespół analityczny, niech sporządza dalej raporty. W efekcie tego uformował się ów zespół trzech, tak go historycy nazwali, bo on nie miał żadnej oficjalnej nazwy, trzech panów, którzy się spotykali co jakiś czas, w oparciu o materiały Służby Bezpieczeństwa, których dostarczał generał Pożoga, Ciosek i Urban dyskutowali z Pożogą na temat właśnie możliwości politycznych różnych działań, a następnie Urban to spisywał ręcznie, bo tu warto powiedzieć, że Urban nienawidził pisania na maszynie. Epoka komputerowa była jeszcze komputery dopiero raczkowały, w związku z tym tak naprawdę te teksty rękopiśmienne Urbana były przepisywane przez sekretarkę generała Pożogi lub sekretarza Cioska i trafiały po podredagowaniu, po zaakceptowaniu przez całą trójkę do Jaruzelskiego. Powstało kilka takich memoriałów, one zostały jakiś czas temu opublikowane. Nie kryję, że są fantastycznym źródłem informacji o stanie umysłowym tych trzech ludzi, no przede wszystkim Urbana i Cioska, bo rola generała Pożogi tutaj była dość wtórna. Ludzi, którzy czuli, że okręt, którym płyną, tonie i próbowali za wszelką cenę zatamować przecieki. Nie mam tu czasu, aby wszystkie te pomysły Jerzego Urbana omawiać, zawarte w tych memoriałach, ale niewątpliwie były one niezwykle niekonwencjonalne, nieszablonowe. Jeden z najsłynniejszych dotyczył pomysłu przeprowadzenia referendum. To zespół trzech wymyślił referendum, które się ostatecznie odbyło jesienią 1987 roku, tyle tylko, że w pierwotnym pomyśle właśnie zespołu trzech to referendum miało dotyczyć reaktywowania Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej, właściwie PRL-u wtedy. Oczywiście w tej roli zespół trzech chciał obsadzić generała Jaruzelskiego. To był tak naprawdę pierwowzór pomysłu realizowanego później przy okrągłym stole, kiedy rzeczywiście rozstrzygnięto o przywróceniu Urzędu Prezydenta. Natomiast Jaruzelski, który do tych pomysłów podchodził niezwykle ostrożnie, nie zgodził się na to, żeby w referendum zadać Polakom takie proste pytanie, tylko zamienił je w jakieś ogólnikowe pytanie o głębokich reformach politycznych. Referendum skończyło się fiaskiem, natomiast cały szereg innych pomysłów zespołu trzech doczekał się realizacji na tym niższym poziomie i tutaj takim klasycznym na przykład przykładem są nowe pomysły sposobu walki z opozycją, ponieważ w 1986 roku generał Jaruzelski zdecydował się na trzecią od czasu wprowadzenia stanu wojennego amnestię i uznał, że od tego momentu rzeczywiście trzeba unikać z racji chęci ocieplenia relacji z Zachodem nowych więźniów politycznych. Urban, czy ten zespół trzech, ale to był akurat autorski pomysł Urbana, zaproponował nową formę nękania opozycji. Otóż polegało to na tym, że wprowadzono nowe przepisy prawne, które wyglądały tak, że jeżeli do 1986 roku zatrzymano samochód opozycjonisty jadącego z samochodem, gdzie przewożono tak zwane antypaństwowe materiały, no to opozycjonista podlegał odpowiedzialności karnej, a więc krótszemu lub dłuższemu więzieniu za kolportowanie antypaństwowych wydarzeń. Natomiast po roku 1986 innowacyjny pomysł zespołu trzech polegał na tym, że pan opozycjonista był z samochodu wysadzany i mógł sobie iść wolno, natomiast konfiskowano samochód jako narzędzie przestępstwa. Urban miał jeszcze dalej idące pomysły, na szczęście one się nie doczekały realizacji, mianowicie miał taki oto pomysł, że jeśli grupa opozycjonistów spotyka się w jakimś mieszkaniu, to to mieszkanie jako narzędzie przestępstwa powinno podlegać konfiskacie. Na to się generał Jaruzelski na szczęście nie zgodził. Dlaczego? Bo generał Jaruzelski już w tym czasie, o czym też odrębnie kiedyś opowiem, myślał już coraz mocniej o jakimś kontrakcie z opozycją, jakimś porozumieniu z Solidarnością, z tą umiarkowaną częścią opozycji skupioną wokół Lecha Wałęsy. I tak się oto zrodził okrągły stół, a później wybory czerwcowe. I tutaj znów w okresie takim bardzo istotnym Urban został przesunięty ze stanowiska rzecznika rządu. Nawiasem mówiąc, od połowy lat 80. nie był już rzecznikiem rządu Jaruzelskiego, bo Jaruzelski przestał być premierem w połowie lat 80. Został rzecznikiem rządu Zbigniewa Messnera, ale jak sam Messner wspomina, nie miał na Urbana jakiegokolwiek wpływu i właściwie o wielu działaniach swojego rządu dowiadywał się z konferencji prasowych Jerzego Urbana, podobnie jak wszyscy Polacy. Dlaczego? No bo Urban uzgadniał wszystko bezpośrednio z Jaruzelskim, który mimo że formalnie przestał być w połowie lat 80. premierem, w dalszym ciągu faktycznie rządem kierował. Coś to nam przypomina z czasów nam bliższych zapewne. Na okres kampanii wyborczej przed wyborami czerwcowymi Urban został przesunięty na stanowisko prezesa radiokomitetu, a więc przypomnę, to była taka państwowy urząd, który kontrolował całość mediów elektronicznych w Polsce, czyli jedyne istniejące wówczas telewizję polską z 2 kanałami i Polskie Radio. Innych mediów elektronicznych, przypomnę tym, którzy nie wiedzą, w 1989 roku nie było. I zadaniem Urbana oczywiście było takie przygotowanie kampanii wyborczej, żeby zwycięstwo odniosła koalicja PZPR, ZSL i SD, co jak wiadomo skończyło się zupełnie inaczej, o czym opowiadam w odcinku o wyborach czerwcowych, ale co istotne, Urban nie tylko zajmował się propagandą wyborczą wiosną 1989 roku, był też kandydatem na posła i to bynajmniej nie z ramienia koalicji rządowej, tylko Urban walczył o jeden z tych 161 mandatów, które zostały zgodnie z ordynacją przed wyborami czerwcowymi przeznaczone dla tak zwanych kandydatów bezpartyjnych. Urban był ciągle bezpartyjny. W związku z tym mógł walczyć o mandat w okręgu Warszawa-Śródmieście, gdzie jego głównym przeciwnikiem był znany aktor Andrzej Łapicki. O samym przebiegu kampanii wyborczej i wynikach wyborów Urban po latach odpowiadał w ten sposób. Konkurowałem z działaczem Solidarności w tej wolnej części wyborów. I wymyślono mi taki okręg wyborczy, gdzie zaliczane były wszystkie głosy Polaków z zagranicy. I to miało mi zapewnić niewątpliwą wygraną, ponieważ główna masa obywateli polskich za granicą to byli pracownicy polskich budów, przedsiębiorstw, no ludzie zaufani, partyjni, bo to było lukratywne, dochodowe bardzo, byli wysyłani w nagrodę za między innymi swoją postawę polityczną. Kiedy wyniki przyszły one także z krajów, gdzie polskich obywateli było 10, 15, 20, na przykład gdzieś słynna Albania, gdzie istniała tylko placówka dyplomatyczna, gdzie siedzieli starzy aparatczycy komunistyczni zesłani jako z Kamieliny do nieważnego miejsca, jak Korea Północna. I otóż w tamtych miejscach, gdzie już wiadomo było, kto głosował, ja też przegrywałem i mój konkurent uzyskiwał więcej głosów nawet u tych starych aparatczyków. Po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego oczywiście Urban traci posadę prezesa radiokomitetu, wykonuje wtedy kolejną demonstracyjną prowokację. Jesienią 1989 roku, kiedy PZPR już tonie, publikuje artykuł, że wstępuje do PZPR, ponieważ uważa, że PZPR ma jeszcze jakieś szanse. Oczywiście nikt tego nie traktuje poważnie, nawet sam Urban tego nie traktuje poważnie, bo ostatecznie żadnego wniosku formalnego o członkostwo w PZPR nie złożył. Zresztą gdyby nawet go przyjęto, to długo nie cieszyłby się tym członkostwem, bo w styczniu 1990 roku Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zostaje rozwiązana, a Urban, podobnie jak tysiące innych ludzi z aparatu władzy PRL, musi sobie poszukać nowego zajęcia. Początkowo Urban szuka jakiegoś miejsca dla siebie w biznesie handlowym, wykonuje jakieś operacje dotyczące importu piwa, ale okazuje się, że ten piwny interes jest nie dla niego, że to kompletnie mu nie wychodzi. Urban nie jest człowiekiem w beznadziejnym położeniu, bo jak się okazało, jak ustalili autorzy niedawno wydanej biografii Urbana, którą wszystkim polecam, Urban dostaje $50 000 od Rakowskiego na tak zwaną propagandę. To są dolary pochodzące z słynnej pożyczki moskiewskiej, którą Rakowski dostaje na początku roku 90 decyzją Gorbaczowa od Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. I Urban postanawia ostatecznie wykorzystać te $50 000 na stworzenie nowego czasopisma. Ale $50 000 to wbrew pozorom, choć suma znacząca także i dzisiaj, zdecydowanie za mało, żeby powołać już nie tylko dziennik, ale nawet tygodnik. Bo Urban zdaje sobie sprawę, że na dziennik nie będzie środków, myśli o tygodniku. I tu z pomocą przychodzi mu pewien wydawca, mianowicie pan Górski, który jest opromieniony największym sukcesem, zdaje się niepobitym do dzisiaj sukcesem wydawniczym III RP, który ma miejsce w roku 90, a mianowicie książką Przerwana dekada, więc wywiadem rzeki z Edwardem Gierkiem, który przeprowadził Janusz Rolicki. Sprzedano tego ponoć co najmniej 1 000 000 egzemplarzy, więc Górski jest majętny i proponuje Urbanowi napisanie książki pod tytułem Alfabet Urbana. Daje mu niezwykle krótki, kilkutygodniowy termin i rzeczywiście Urban siada za biurkiem i, jak sam wspomina, otoczony skrzynką whisky, pisze Alfabet Urbana. Książka zostaje wydana w błyskawicznym tempie jeszcze w roku 90 i ów Alfabet Urbana sprzedaje się, uwaga, w ponad 700 000 egzemplarzy. I Urban nagle do tych $50 000, które dostał od Rakowskiego, ma jeszcze ponad $100 000, mniej więcej taka równowartość, którą dostał za ową książkę. I to się staje kapitałem założycielskim tygodnika Nie. Bo oczywiście tym pismem, o którym myślał Urban, jest tygodnik Nie, który staje się kolejną, można powiedzieć, przedsięwzięciem życiowym Urbana, przedsięwzięciem, które, co tu kryć, uczyni go człowiekiem bardzo bogatym. Tygodnik Nie od początku jest sformatowany jako pismo skandalizujące, jako rodzaj takiego agresywnego, satyrycznego, politycznego tygodnika, skrzyżowanego no, z taką bardzo agresywną, obsceniczną retoryką, którą Urban i jego dziennikarze się posługują. Oczywiście cel tej retoryki jest bardzo konkretny. Głównym wrogiem jest Kościół katolicki, który rzeczywiście na początku lat 90. osiąga apogeum swoich wpływów w Polsce, co budzi pokaźne niezadowolenie sporej części społeczeństwa. Drugim oczywiście kierunkiem ataku Urbana są ci, którymi walczył całe lata 80., czyli ludzie Solidarności, tym razem już ludzie z szeroko rozumianego obozu Solidarności, którzy tworzą nową elitę władzy, ale elitę skłóconą, elitę dostarczającą nieustannie Urbanowi znakomitych materiałów do coraz ostrzejszych ataków. Urban też bezlitośnie wykorzystuje słabości polskiego wymiaru sprawiedliwości, jego niekonsekwencje, pewną, powiedziałbym, no, nieroztropność wielu ludzi. Oto na przykład pierwszy proces sądowy, którego Urban staje się bohaterem, dotyczy, uwaga, pornografii. Rzeczywiście, Urban w ramach tej swojej, powiedziałbym, szokowania czytelnika zaczyna obok niezwykle agresywnych artykułów prasowych zamieszczać zdjęcia pornograficzne. No, dziś byśmy tego nie uznali za pornografię szczególnie szokującą, ale wtedy rzeczywiście te zdjęcia były szokujące. Zdjęcia rozebranych nagich kobiet zdarzały się w prasie PRL-owskiej już wcześniej, tak naprawdę od lat 60., ale to były zupełnie inne zdjęcia, zdjęcia bez zbliżeń narządów płciowych. Tutaj Urban bez trzymanki pokazuje młode, atrakcyjne kobiety z rozwartymi nogami i to ilustruje oczywiście ogólne przesłanie tego tygodnika, doktryną, którą bym określił jako doktrynę panświnizmu. A wiecie, wszyscy jesteśmy świniami, tylko niektórzy się boimy do tego przyznać. Tak zdaje się mówić Urban swoim czytelnikom, a już największymi świniami, hipokrytami są ludzie z duchowieństwa rzymskokatolickiego i z elit solidarnościowych, a oczywiście najważniejszy i najgroźniejszy jest tu Lech Wałęsa, bo to właśnie Lech Wałęsa staje się głównym negatywnym bohaterem przez pierwsze lata tygodnika Nie, dziesiątki artykułów. Urban nie waha się w tej walce sięgać po także i akta Służby Bezpieczeństwa. Tak jak wcześniej narzekał, że go SB dezinformowała, tak teraz zaczyna różnymi garściami korzystać z zasobów Służby Bezpieczeństwa, których część przedostała się w roku 90, w momencie likwidacji Służby Bezpieczeństwa, powstawania UOP-u, uległa nie zniszczeniu, ale sprywatyzowaniu, a część tak naprawdę dalej była w archiwach UOP-u, ale ponieważ w UOP-ie pracowała ogromna ilość funkcjonariuszy dawnej Służby Bezpieczeństwa, to Urban, który zaczął płacić bajecznie i swoim dziennikarzom, i ludziom dostarczającym te dokumenty, oczywiście miał ich bardzo wiele. Taką prawą ręką Urbana od spraw właśnie kontaktów z bezpieką i ludźmi z bezpieki stał się pułkownik Hipolit Starszak, zasłużony oficer Służby Bezpieczeństwa, który został dyrektorem wydawniczym firmy Urma. No właśnie, wydawcą tygodnika Nie była firma Urma, co miało być skrótem od Urban Ma. No i właśnie tak było. Urban miał tygodnik Nie. Tygodnik Nie sprzedawał się w setkach tysięcy egzemplarzy, przynosił Urbanowi ogromne zyski, więc Urban zbudował sobie luksusową rezydencję w Konstancinie, kupił sobie jacht i cały szereg innych rzeczy, na które było go stać. I ta ostentacja Urbana w sytuacji, w której no, większość społeczeństwa musiała w związku z rygorami planu Balcerowicza i transformacji gospodarki coraz mocniej zacisać pasa, była rzeczywiście szokująca i ostentacyjna, ale Urban to bezlitośnie wykorzystywał, podobnie jak niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Wspomniałem o tych pornograficznych zdjęciach. Oto jeden z prokuratorów postanowił postawić Urbanowi zarzut o szerzenie pornografii. Rzeczywiście doszło do takiego procesu, który zamienił się w zupełny surrealizm, właściwie spektakl propagandowy Urbana, dlatego że na pewnym etapie prokuratura wycofała oskarżenie. Urban w trakcie procesu oświadczył, że żąda najwyższego możliwego wymiaru kary dla siebie, a sędzia, jak się łatwo domyśleć, sprawę umorzył. Dlaczego? No bo rzeczywiście w sytuacji, kiedy w polskich kioskach na ogromną skalę było coraz więcej czasopism wyłącznie pornograficznych, ściganie akurat tygodnika Nie za pornografię było absurdalne. Był cały szereg innych procesów, które Urbanowi wytaczali różni ludzie, którzy stali się negatywnymi bohaterami tygodnika Nie. Jedne procesy Urban wygrywał, inne przegrywał. Wszystko to trwało długie lata. Dlaczego? No dlatego, że wymiar sprawiedliwości już wtedy w Polsce nie należał do zbyt szybko działających. Urban próbował też oddziaływać na politykę, ale niezbyt mu to wychodziło. Związał się oczywiście dalej z obozem postkomunistycznym, z socjaldemokracją Rzeczpospolitej Polskiej, do której ponoć nawet przystąpił, ale tak naprawdę w SDRP patrzono na niego z dużym dystansem i można powiedzieć, że apogeum tego dystansu objawiło się w czasie słynnego dla SLD, dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej wydarzenia, jakim był sukces wyborczy tego sojuszu, wtedy jeszcze partii pod przewodnictwem SDRP w wyborach parlamentarnych we wrześniu 1993 roku. Dlaczego? Ano dlatego, że konwencję wyborczą, a właściwie inaczej, wieczór wyborczy SLD, kiedy triumfalnie Kwaśniewski zamierzał ogłosić właśnie sukces swojej formacji, został przesłonięty przez Jerzego Urbana, który pojawił się na tej konwencji. I co więcej, w dość ciekawych okolicznościach pozyskał pewien bardzo ważny gadżet i mina Urbana z ową butelką 5-litrową szampana i wywalonym językiem w istocie rzeczy przesłoniła tak naprawdę sukces wyborczy SLD, a tak o tym opowiadał po latach sam Jerzy Urban. No i ja szedłem do Kwaśniewskiego, po prostu szukając Kwaśniewskiego, żeby przedstawić mu Ludwika Stommę. Więc ja z jego pokoju, gdzie wlazłem, wziąłem tą butlę szampana, czyli nie ja jemu przyniosłem, tylko ja jemu ukradłem i poszedłem tam, gdzie mi kazali iść, a ja nie wiedziałem, co będzie za tymi drzwiami. No i była tam sala pełna dziennikarzy oraz aktywistów lewicy i Kwaśniewski stojący na podium i pyszniący się wygraną wyborczą. Mhm. I wtedy wszyscy się odwrócili, to znaczy ja wszedłem za plecami tego tłumiku, czy tłumu, mhm. Który tam stał. I wszyscy się odwrócili, gapiąc się na mnie, a prawdę mówiąc na to, kto jakby wchodzi i no, odciąga uwagę. No, zabrałeś im show. No i właśnie wtedy niechcąco zabrałem im show, co nie było moim zamiarem. No ale ja zawsze miałem poczciwe zamiary, tylko oni się obrazili o to, sądząc, że to była premedytacja. Bardzo. Tak. A ja pokazałem, kiedy się wszyscy do mnie odwrócili, pokazałem wszystkim język, bo co miałem pokazać? Środkowy palec wtedy jeszcze w telewizji nie przychodził. No i tak to się złożyło, że znienawidzili mnie, także nie chcieli tego szampana już nawet z powrotem wziąć do Kwaśniewskiego. I jak zresztą próbowałem dowiedzieć się, gdzie jest ten szampan, bo chciałem go zabrać, czy go odkupić na pamiątkę. Ale on znikł tak, że nikt go nie widział z moich licznych znajomych na lewicy. Nikt nie widział, gdzie też ta butla szampana, ten gąsior przeogromny się schował. I kiedyś to się wyjaśniło? Nie. Nie. Do dziś on się jak zapadł pod ziemię, tak go nie ma. Ja przypuszczam, że... Właśnie jakie masz podejrzenia? Że go ktoś z działaczy lewicy ukradł. No bo to nie byłoby jakimś strasznym precedensem. W 1993 roku postkomuniści wrócili w Polsce do władzy. W 2 lata później Aleksander Kwaśniewski został prezydentem. Oczywiście Urban na różne sposoby kibicował SLD i Kwaśniewskiemu, ale coraz bardziej też włączał się w różnego rodzaju wewnętrzne walki wewnątrz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale trzeba powiedzieć jasno, wiatr żagle uzyskał znowu po roku 1997, kiedy do władzy wrócił obóz solidarnościowy. Koalicja Akcji Wyborczej Solidarność Unii Wolności i rząd Jerzego Buzka przyjęli w Polsce władzę. Tu znów Urban toczył bardzo ostre boje z tym rządem, atakował wszelkie próby lustracji, dekomunizacji, choć dalej posługiwał się materiałami bezpieki. Jedną z największych porażek, jakie poniósł na tym polu, było opublikowanie, jak się później okazało, sfałszowanej lojalki Jarosława Kaczyńskiego, bo akurat ten dokument nie był prawdziwy, został sfabrykowany najprawdopodobniej przez zespół pułkownika Lesiaka na początku lat 90., ale w większości przypadków dokumenty, które Urban pokazywał, były prawdziwe i rzeczywiście dotyczyły realnej współpracy różnych osób ze Służbą Bezpieczeństwa, oczywiście tych osób, które Urban chciał zniszczyć. I tu środowisko Porozumienia Centrum, a więc pierwszej partii Kaczyńskiego, było jednym z ulubionych jego celów. Urban był też bohaterem jednym z bohaterów, a można powiedzieć nawet organizatorem jednej z największych afer czy skandali obyczajowych z początku lat 90. Chodziło oczywiście o sprawę fałszywej hrabianki Anastazji Potockiej, w rzeczywistości pani Małgorzaty Domaros, która podawała się w Sejmie za korespondentkę francuskiego dziennika Le Figaro i w związku z tym miała wejść w bliższe kontakty seksualne z grupą polityków, co następnie zostało nagłośnione przez Urbana w książce Erotyczne Immunitety, której wydaniu pomagał i właściwie był w pewnym momencie patronem pani Domaros, którą wylansował. Niektórzy twierdzili wręcz, że on zainspirował całą tą operację. Wydaje się, że jednak było to dzieło Urzędu Ochrony Państwa, którego funkcjonariusze za pomocą pani Domaros próbowali zbierać informacje o tym, co się dzieje w świecie polskiej polityki. Jednym z negatywnych, żeby była jasność, Erotyczne Immunitety to literatura dla pensjonarek i egzaltowanych czytelników. Natomiast trzeba powiedzieć jasno, ona biła nie tylko w obóz solidarnościowy, bo wśród negatywnych bohaterów negatywnych w rozumieniu tego, że w ogóle znaleźli się na kartach tej książki, znaleźli się też dwaj czołowi politycy lewicy, a więc Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller, którzy też mieli mieć mniej czy bardziej zażyłe relacje z panią Domaros. Natomiast największe konsekwencje ta sprawa miała dla wicemarszałka Sejmu z ramienia Porozumienia Centrum Andrzeja Kerna, ponieważ Kern rzeczywiście stał się dla Urbana przysłowiową żyłą złota, nie tylko za sprawą tego, jak go opisała pani Domaros, ale także innego skandalu, który z kolei do którego doprowadziła córka, nastoletnia córka Andrzeja Kerna, która, jak to się zdarza niektórym rodzicom z nastoletnimi córkami, no, uciekła z domu, zakochana w pewnym młodym człowieku. Urban oczywiście oskarżał Kerna o nadużycie władzy w celu, że tak powiem, znalezienia córki. Powstał później cały słynny film fabularny na ten temat, który przedstawiał Kerna jako takiego tępego, brutalnego polityka, prawda, idącego, nadużywającego władzy, żeby, prawda, tą wspaniały związek dwojga młodych ludzi uniemożliwić. Wszystko to się okazało jednym wielkim oszustwem. Po latach sama córka Kerna przyznała, że padła ofiarą cynicznej manipulacji, że Urban no, podsycał właśnie całą tą sprawę po to, żeby wywołać kolejny skandal. I takich skandali z udziałem Urbana było może mniej spektakularnych, jeszcze więcej. Nie będę tu o nich wszystkich opowiadał, bo w istocie rzeczy one nie są istotne. Istotne jest to, że Urban jako właściwie jeden z nielicznych ludzi z establishmentu PRL-owskiego potrafił się znakomicie znaleźć w realiach III Rzeczpospolitej. Inni znaczący ludzie z aparatu władzy, których symbolem mógłby być choćby Ireneusz Sekuła, też próbowali zaistnieć w biznesie. Skończyło się to, jak wiemy, dość dramatycznie dla nich. Inni, może mniej dramatycznie, nie stracili życia, ale nie zdołali tak naprawdę zrobić żadnego większego majątku. Urban pozostał zatem, można powiedzieć, jeśli się patrzy na hierarchię władzy w latach 80., jedynym przykładem człowieka stojącego w tamtym okresie bardzo wysoko w hierarchii władzy, a zarazem takim, który, można powiedzieć, dokonał konwersji tej swojej pozycji politycznej na pozycję ekonomiczną, stając się rzeczywiście w pewnym momencie, nawet trafił na listę 100 najbogatszych Polaków. Zapewne nie było to do końca wiarygodne, ale nie ulega wątpliwości, że Urban do końca życia pozostał człowiekiem niezwykle zamożnym. I chcę na koniec opowiedzieć moją osobistą historię związaną z Jerzym Urbanem. Oto bowiem miałem okazję zetknąć się z nim w jednym ze studiów telewizyjnych na początku tego stulecia i ponieważ byłem już po napisaniu książki Reglamentowana rewolucja o kulisach przełomu ustrojowego, powiedziałem Urbanowi, ponieważ interesował mnie jeden z fragmentów, który tam opisuje, mianowicie rzecz dotyczyła wizyty Urbana w Moskwie w styczniu 1989 roku. I wtedy oto Urban odparł mi, że w ogóle nie pamięta, że na pewno nie był w Moskwie, że to jest niemożliwe. No więc ja mu powiedziałem, to ja panu pozwolę sobie wysłać pewien dokument. I wysłałem mu oczywiście raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat wizyty ministra Urbana w Moskwie. I jak mu to wysłałem, to ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem od niego list. I co ciekawe, sposób, w jaki ten list został mi przekazany, był bardzo charakterystyczny dla sposobu działania Jerzego Urbana. Otóż pisząc do Urbana i wysyłając mu ten dokument MSW, podałem mój prywatny adres, ale Urban oczywiście wiedział, że byłem w tym czasie pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, doradcą prezesa IPN-u Janusza Kurtyki. W związku z tym przeprowadził następującą operację. Pewnego dnia pod IPN przyjechał kierowca Urbana z taką wielką teczką z logo Tygodnika Nie, wszedł do sekretariatu prezesa Kurtyki i demonstracyjnie złożył to jest pismo pana redaktora Jerzego Urbana do pana doktora Dudka. I oczywiście intencja Urbana była oczywista. Chodziło o to, żeby mi zaszkodzić w IPN-ie, skompromitować mnie jako człowieka, który ma jakieś związki ze straszliwym Urbanem. No, Urban nie wiedział, że ja miałem w IPN-ie w tym więcej taki status, jak on w redakcji Polityki w latach 60. i to naprawdę nie mogło mi w niczym zaszkodzić. I nie zaszkodziło, a ten list widzicie Państwo teraz na ekranie i warto się wczytać w słowa, bo są one bardzo interesujące. Warszawa, dnia 17 listopada 2008 roku. Szanowny panie doktorze, dziękuję za zachętę do przeczytania reglamentowanej rewolucji. Ani razu nie miałem myśli polemicznych, ale proszę się nie lękać, nikomu o tym nie powiem. Dla uczestnika zdarzeń irytujące jest to, że wydaje mu się, iż wszystko wie, postrzega. To, co się dzieje codziennie, jest omówione z kolegami, oplotkowane na bieżąco. Po latach zaś, czytając fachowy tego opis, dowiaduje się, że mało wiedział, a resztę zapomniał. Jego własnością jest tylko to, co trudno przekazać. Klimaty, emocje, impresje. Po rozmowie z panem, w której zapewniałem, że z początkiem 1989 roku nie byłem służbowo w Moskwie, przypomniałem sobie, że owszem byłem. I wiele szczegółów. Nie jest ważne dla historii, ale dla historyków i owszem. Nie wierzcie starym ludziom. Ci, co zapewniają, że mają świetną pamięć, pamiętają tylko swoje poprzednie, wielokroć powtarzane opowieści o faktach, już skażone pamięcią. Z wyrazami szacunku, Jerzy Urban. I to jest jedyne, co mogę na koniec tego programu powiedzieć pozytywnego o Jerzym Urbanie, to to, że on potrafił zachować pewien dystans do siebie i do swojej starości. Jeśli mógłbym powiedzieć o człowieku, który jest dla mnie symbolem cynizmu i nihilizmu i w istocie rzeczy wszelkiej możliwej amoralności, to to właśnie, że Jerzy Urban potrafił krytycznie patrzeć na świadectwa tak zwanych świadków historii. I ja tak właśnie mniej więcej patrzę na te świadectwa jak Jerzy Urban. Nie dezawuuję ich zupełnie, ale mam do nich bardzo krytyczny stosunek, bo pamięć ludzka bywa zawodna. To tyle w dzisiejszym programie z cyklu Dudek o historii. Serdecznie zapraszam do oglądania innych programów, no i do wspierania tego kanału przez jego subskrybowanie, lajkowanie i na wszelkie inne możliwe sposoby. Tylko w ten sposób jego dalszy rozwój będzie możliwy. Dziękuję.